Cześć kochani, witam Was cieplutko w pierwszym tego typu i prawdopodobnie ostatnim filmie z cyklu wykluczania pędzli. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, że moje pędzle są dla mnie jak dzieci normalnie i ja je uwielbiam. Uwielbiam ich kolekcję, uwielbiam nimi pracować, uwielbiam je zmieniać, w sensie raz odkładam, raz używam. Uwielbiam mieć wybór i nie wyobrażam sobie makijażu bez ich użycia. Więc to, co mam zamiar dzisiaj zrobić, będzie dla mnie takim naprawdę milowym krokiem, ale wiem, że w tych pudełeczkach, tutaj są trzy pudełeczka, o, mam pędzle, których nie używam w ogóle i których nawet nie lubię, a jest osoba, która chętnie je przygarnie, ponieważ ona pędzli nie ma, a chciałaby mieć, więc myślę, że będzie to taka obopólna, pozytywna przygoda. Mam tutaj jeszcze przygotowany taki pojemniczek, do którego będę odkładała pędzle, które idą do oddania, więc nie przedłużając, zaczynam. I zacznę może od dwóch takich zestawów. I to są zestawy, które dostałam do zakupów z Yves Rocher. I to są takie zestawy, w którym się znajduje pędzelek do różu, gąbeczka, szczoteczka do brwi i taki podwójny pędzelek. I ja już sobie to wcześniej przygotowałam, ale ten pędzelek, jeden z tych dwóch zestawów, sobie zostawię. Natomiast oba te zestawy razem z opakowaniami idą do oddania. Następnie zajmę się tutaj dużymi pędzlami. Na pewno zrobi mi się więcej miejsca w tej szufladce, bo ja je zresztą w tych szufladkach, w których je tu widzicie, przechowuję, więc one tu leżą. I tak, dwa pędzle do różu na pewno zostają. Pędzel Duo Fiber, tu są dwie sztuki. I one też ze mną zostają na 100%. Dwa pędzelki z Make Up For Ever też zostają na pewno. Jeden taki podwójny. Ja go zabieram na wyjazdy, drugi do podkładu. Ja go używam do podkładu, do rozświetlacza, do masek, więc on na pewno zostaje, bo jest używany. Co tu jeszcze? Ten z Eco Tools i ten z Diora Flat Topy. Ja flat topów nie lubię, nie przepadam. Więc po nie nie sięgam, bo mam jeszcze inne, więc po nie nie sięgam, to one idą do wydania. Pędzel z Make Up For Ever do pudru. Tak średnio go lubię. On prawdopodobnie pójdzie do wymiany, ale to jeszcze jest nieustalone na 100%. Na razie jednak ze mną zostaje. Pędzel taki, który używam do bronzera, on jest do pudru z Eco Tools, też zostaje, bo jego używam. Pędzel z Maestro do bronzera i do rozświetlacza. Kiedyś go używałam bardzo dużo, teraz w ogóle. Tutaj mam pędzel taki do pudru, który też może być do bronzera, do różu. To jest też Maestro. One dwa od razu odlatują do koszyczka do oddania. I tutaj dostałam dwa pędzle Hakuro i Glam Shop. One ze mną zostają. Jak widzicie, do oddania mam 4. Tutaj się zmniejszyła ilość. Zapomniałam Wam jeszcze tutaj dopowiedzieć, że to oczywiście nie są wszystkie moje pędzle. Część pędzli jest w użytku i ja po te pędzle sięgam regularnie, więc nawet ich tu nie przynosiłam. Zresztą częścią nawet się maluję i nawet ich tu nie przynosiłam po prostu, bo wiem, że żaden z nich nie pójdzie do wykluczenia, więc nie ma sensu. W drugiej, tamta szufladka była z takimi dużymi pędzlami, to są takie niewymiarowe pędzelki. I zobaczmy, co my tu mamy. Pędzel z Essence. On na pewno zostaje, to jest mój ulubiony pędzel do pudru. Jestem ogromnie zawiedziona tym, że on został wycofany, bo chętnie bym sobie kupiła drugi. Jeżeli wiecie, gdzie kupić taki pędzelek z Essence, wiem, że były też inne kolory, to obojętnie jaki kolor. Jeżeli wiecie, gdzie taki pędzel kupić, to dajcie znać, albo jeżeli macie i chcielibyście się pozbyć, to też dajcie znać, chętnie odkupię. Pędzle do minerałów. Tutaj mam 3.
Jak widzicie, mam tu też flat topa i te pędzle do minerałów sobie zostawiam, ponieważ ja po nie sięgam. Czasami też do innych kosmetyków, więc one zostają. Kolejne pędzle do minerałów. Tamte były z Annabelle, z Sunshine. Tutaj mam z Bare Minerals. Te dwa pędzle do podkładów mineralnych zostają. Ja je kupiłam całkiem niedawno. Uwielbiam te pędzle i z przyjemnością je sobie zostawię. Następne pędzle, które na pewno zostają. Maxineczka, który dostałam w prezencie. Zostaje na pewno Coiva. Tutaj druga Coiva też zostaje. To są pędzle z zestawu bambusowego. Zostanie jeszcze ten pędzelek szczoteczka, bo ja go nawet lubię. Nie zawsze go używam, ale dosyć go lubię i sięgam po niego. Do oddania polecą te dwa pędzle. Bare Minerals, on się już troszkę odkształci nawet. Ten z Bare Minerals to jest niby do wszystkiego, ale ja go używam trochę do bronzera, ale mam pędzle, które bardziej lubię. I to jest pędzel też do minerałków z AliExpress, ale ja za nim nie przepadam. Moim zdaniem jest zbyt zbity dla mnie, więc on leci tutaj do oddania. Następne, może już teraz będę lecieć po kolei. Pędzelek taki gratisowy do czego? To chyba do różu był, z L'Oreala zdaje się. On na razie jeszcze zostanie, bo czasami nagrywam takie makijaże bez pędzli albo z gratisowymi pędzlami, to on zostaje. O, do wylotu pójdzie pędzelek z Sephory, taki wysuwany. Ja tego pędzla bardzo nie lubię, chociaż on jest bardzo praktyczny i chętnie bym sobie kupiła taką wersję, którą bym lubiła. Ale na razie, ale za tym nie przepadam, więc on leci do oddania. Kolejne trzy pędzle. Sephora. W ogóle jego nie powinno tu być, bo on powinien być w użyciu. To ja go sobie odłożę, bo pójdzie do koszyczka do używania. Pędzelek Elf, jeden z najnowszych. Pędzelek z Miomare, też jeden z najnowszych. Oba zostają. Pędzle w osłonkach, to chyba wiadomo, że zostają. Maestro, dwa pędzle z Sephory. Malutki pędzelek z Bare Minerals. Ja też go używam, bo używam go zazwyczaj do rozświetlacza na wyjazdach. Bardzo go lubię, jest taki mięciutki. Zostaje, on nawet do oczu się nadaje. Pędzelek do różu z Pierre René. On leci w świat. Dwa podwójne pędzelki. Jeden z Hebe, drugi z It Cosmetic. Oczywiście oba zostają, towarzyszą mi zawsze na wyjazdach. Tutaj mam kolejne pędzelki. Tu jest Coiva Duo Fiber i Elf do różu, zdaje się, tak. Oba zostają. Miomare i Real Techniques też zostają. I mój najdroższy pędzelek, czyli pędzelek Suku. Zupełnie tego po nim nie widać. Ale to jest taki super mięciutki, super milusi pędzelek. On na pewno zostaje, bo on był bardzo, bardzo drogi i ja go bardzo, bardzo lubię, więc on na pewno zostaje. I ostatni dział, czyli pędzle do cieni. Oczywiście mam tu ten pędzelek, który sobie odłożyłam, więc on ze mną zostanie. Od razu go wkładam. I co? Pędzelek zestawu do konturowania Smashbox zostaje, bo go używam. I co? Może będę tu tak starała się. O! Pędzelek do ust jakiej firmy? Z Nancy. Zostaje. I szczoteczka do rzęs grzebyczek z Inglota oczywiście zostają. Będę może tak robią, bo tych pędzli jest tak dużo, że Coiva zostaje. Sephora zostaje. Taka gąbeczka tutaj do cieni leci do oddania, Elf zostaje, Coiva, Inglot i to zostaje. Czego tutaj dalej szukamy? To zostaje. To jest do rozważenia. Te wszystkie malutkie pędzelki do eyelinerów, do brwi zostają, do ust. To jeszcze jest do rozważenia. To zostaje. Podwójny, mój jeden z najnowszych pędzelków oczywiście zostaje. Szczotka do brwi, paskudna i stara, ale zostaje, bo to moja jedyna. I czasami gdzieś tam po nią sięgam.
To zostaje, zostaje. Sephora zostaje. Dzerki do eyelinera, do brwi. To zostaje. I to też oczywiście zostaje. Tutaj mam jeszcze do rzęs pensetę. I ona zostaje, ale ja podejrzewam, że miałam dwie. Więc chyba jedna zostanie, a druga poleci. Jeszcze popatrzę. Jak znajdę drugą, to jedna z nich poleci w świat. Okej, no dalej. Tu jest szczoteczka do brwi. Ona też powinna być w użytku, więc ją odkładam. To wszystko zostaje. To jest do rozważenia. To też jest do rozważenia. A tutaj cała reszta zostaje. Chyba powinnam zrobić w ogóle aktualizację mojej zawartości pędzlowej. Tutaj wszystko, co mam, zostaje. Tu, to, to, to. To i to. I to wszystko zostaje. A z tych pędzelków... Ten zostaje, raczej chyba tak z sentymentu może. Co z nimi zrobić? A, polecą w świat. Mam jeszcze inne pędzle do eyelinera, inne pędzle ogólnie. I to by było, tutaj mi się nakruszyło troszkę włosami z któregoś pędzla. Więc tutaj zostało bardzo dużo i teraz czas na podliczenie, co idzie do oddania. Dwa zestawy, 2, 4, 5, 6, 8 dużych pędzli i 4 małe. Nie było tego jakoś dużo, ale uzbierał się koszyczek, który już nie będzie mi zawadzał i nie będą mi te pędzle zajmowały miejsca. Znajdzie się miejsce na nowe, bo mam nadzieję, że ograniczę zakup, ale na pewno nie z niego nie zrezygnuję. I co? To by było na chwilę. Tyle. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do lajkowania tego filmu, do zostawienia subskrypcji, jeżeli moje filmy Wam się podobają. I co? Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Pa!